Królestwo niebieskie podobne jest do właściciela, który wyszedł wczesnym rankiem, aby wynająć robotników do winnicy. Umówił się z nimi, że zapłaci im jednego denara za dniówkę i wysłał ich do winnicy. Wyszedł znowu około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących bezczynnie na placu. Powiedział do nich: idźcie także i wy do winnicy. Zapłacę wam sprawiedliwie, i oni poszli. Wyszedł jeszcze koło godziny szóstej i dziewiątej i zrobił podobnie. Wyszedł wreszcie około jedenastej i spotkał jeszcze innych stojących, zapytał: dlaczego stoicie tu przez cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli: bo nikt nas nie zatrudnił. Rzekł do nich: idźcie i wy do winnicy. Nastał wieczór i właściciel winnicy powiedział do zarządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność. Zacznij od ostatnich, a skończ na pierwszych. Przyszli ci, którzy rozpoczęli pracę o godzinie 11 i otrzymali po denarze. Gdy przyszli ci, którzy jako pierwsi rozpoczęli pracę, sądzili, że otrzymają więcej, ale i oni otrzymali po denarze. Wzięli więc zapłatę i narzekali na właściciela. Mówili: ci ostatni pracowali tylko jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami. My znosimy trud całego dnia i upał. On odpowiedział jednemu z nich: przyjacielu, nie krzywdzę cię. Czy nie umówiłeś się ze mną o jednego denara? Weź więc swoją zapłatę i odejdź. Chcę też zapłacić temu ostatniemu tyle samo, co tobie. Czy nie mogę uczynić ze swoją własnością tego, co chcę? Dlaczego patrzysz zazdrosnym okiem na to, że jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. To jest Ewangelia niezwykle rzadko komentowana w Kościele. Ja myślę, że jest komentowana wtedy, kiedy przynosi nam to słowo liturgia. Ponieważ w pierwszym takim naszym ludzkim odruchu może w nas rysować obraz Boga, który jest Bogiem niesprawiedliwym. Który jest Bogiem niesprawiedliwym. Pokazuje Królestwo Niebieskie jako królestwo, które jest królestwem niesprawiedliwości. Kiedy się czyta tę przypowieść, to wszystko w nas krzyczy: przecież to jest niesprawiedliwe. Właściciel winnicy idzie, najpierw zaprasza do winnicy jednych rano, potem wychodzi jeszcze o trzeciej, o piątej, szóstej, dziewiątej, o jedenastej i wszystkim na koniec dnia daje po denarze. Przykładając także tę naszą ludzką miarę, miarę sprawiedliwości, trzeba przyznać, że to jest sprawiedliwe. W końcu umawiał się na zapłatę za jednego denara z tymi, którzy rozpoczynali pracę na początku dnia. W tym względzie jest niesamowicie trudne rozstrzygnąć, co jest sprawiedliwością, a co nią nie jest. I myślę, że to słowo wcale nas nie zaprasza do tego, byśmy próbowali w jakikolwiek sposób to rozstrzygać. To słowo chce nam pokazać coś zupełnie innego. Nie? To słowo chce nam pokazać, myślę, przede wszystkim to, że jasne, to, co robi na koniec właściciel tej winnicy, oczywiście jest niesprawiedliwe. Ale to nam pokazuje coś zasadniczo innego, że oprócz sprawiedliwości, bo Bóg jest sprawiedliwy, że oprócz sprawiedliwości w Bogu jest jeszcze jedna niesamowicie ważna cecha, jeszcze jeden niesamowicie ważny przymiot, to jest Jego miłosierdzie. To jest Jego miłosierdzie.
Wiecie, dzisiejsza przypowieść o robotnikach winnicy jest kontynuacją. Kilka dni po kolei czytamy o tym, że bogatemu jest trudno wejść do Królestwa Niebieskiego, że lepiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne. Wczoraj ta Ewangelia Mateuszowa kończyła się pytaniem Piotra, a my, którzyśmy zostawili wszystko, co otrzymamy? Pan Jezus mówi, otrzymacie jeszcze więcej. Otrzymacie więcej, nie? Na koniec czasów otrzymacie po stokroć więcej. I wtedy Pan Jezus mówi, wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I wtedy daje tę przypowieść, nie? Którą słyszeliśmy dzisiaj. Że tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I to jest słowo, z którym może się wydawać, że mamy już problemy. I na nic się zdają słowa Pana Jezusa, który mówi, przyjacielu, nie krzywdzę cię, czy nie umówiłeś się ze mną o jednego denara? Skąd się bierze w człowieku skąd się bierze w człowieku brak zgody na zachowanie Boga? Skąd się bierze w człowieku taka zazdrość? Skąd się bierze w człowieku poczucie niesprawiedliwości? Myślę, że pierwszą rzeczą i chyba najważniejszą w tym słowie jest to, że stąd, że my nie widzimy tego, co posiadamy. Nie dziękujemy za to, co otrzymujemy. Nie widzimy tego, jak bardzo jesteśmy obdarowani. Wiecie, to jest niesamowicie ważne, ponieważ tutaj warto przyjrzeć się temu pytaniu Piotra, który mówi, Panie, zostawiliśmy wszystko, cośmy mieli. Poszliśmy za Tobą, co będziemy mieć? Pan Jezus mówi, na końcu czasów będziecie mieć po stokroć, ale uważaj, Piotrze, bo wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Znaczy, nie zgorsz się tymi, którzy będą z godziny ostatniej, którym zechce okazać także miłosierdzie. Wiecie, może być w nas takie poczucie, nie wiem, jakiegoś takiego poukładania się z Panem Bogiem, nie? Całe życie próbuję się modlić, całe życie próbuję się nawracać, nie? Modlę się, jestem w kilku kółkach różańcowych, nie? Robię setki wyrzeczeń codziennie dla Pana Jezusa, nie? Tysiące różnych problemów i spraw staram się przeżyć z Nim. Uważajcie, bo to nie jest, żeby w naszym sercu nie wkradło się takie przekonanie, że to, co robimy dla Jezusa, jest jakąkolwiek podstawą do otrzymania jakiejkolwiek zapłaty. Bo może być tak, że naraz widzimy kogoś, kogo znamy jako człowieka zmieszanego z błotem grzechu, nie? Naraz on otrzymuje łaskę nawrócenia, nie? Naraz staje się gorliwcem, nie? Może w nas się rodzić zgorszenie. Że naraz on otrzymuje łaskę i to jest tak bardzo w nim widoczne, tak bardzo namacalne. A my żyjemy poukładani z Panem Bogiem, chodzimy na mszę świętą i właściwie nic takiego nie otrzymujemy. Nie? Może w nas się rodzić taka postawa braku wdzięczności Panu Bogu za to, co mamy. Jeśli to, co dajemy Panu Bogu, jeśli tak jak Piotr, nie, który opuszcza wszystko, jeśli to, co dajemy, poczytuje sobie jako podstawę do tego, żeby Bóg płacił. Tu trzeba sobie naprawdę postawić pytanie bardzo mocne, nie? Czy mamy w sobie na tyle odwagi, żeby stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć, zapłać mi za moje postępowanie, zapłać mi, nie? Za moje wyrzeczenia, nie? Macie w sobie taką czelność, śmiałość, żeby powiedzieć Bogu, zapłać mi za to? Nie macie w sobie takiego poczucia, że to, co mi daje, jest niewspółmierne do tego, co ja mu daję? Popatrzcie, bo to jest niesamowicie ważne, kiedy Pan Jezus powołuje uczniów. To pięknie widać, nie? Mają poczucie niezwykłego obdarowania. Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny, nie? Mają poczucie niezwykłego obdarowania, niezwykłej miłości. Miserando atque eligendo, nie? Czyli takie wybranie absolutnie z miłosierdzia, poczucie, że miłosierdzie, nie? To są ci, którzy przyszli na początku tego dnia. Nie?
Zobaczcie, już samo zaproszenie do winnicy, nie? Jest niesamowitym darem. Samo zaproszenie do Królestwa Bożego jest niesamowitym darem. My często gubimy to poczucie tego, że słuchajcie, że jesteśmy niezwykle obdarowani. Miserando atque eligendo. Zapominamy, że jesteśmy niezwykle obdarowani. Zapominamy o tych pierwszych momentach, w których przychodził Pan Jezus, wybierał nas, w których kierował do nas Słowo. Momentach, w których czuliśmy się absolutnie, że to, co nam daje Pan Bóg, jest niewspółmierne z tym, co my mamy w sobie, nie? Z naszą nędzą, z naszym grzechem, z naszym egoizmem, że On to nam daje jako dar. Daje nam wszystko. Nie, ten denar to jest wszystko. Jezus umawia się zawsze na wszystko. Wejdź do winnicy, dam Ci wszystko. Ale kiedy tracimy to poczucie takiego obdarowania, nie, w nas bardzo szybko otwiera się takie poczucie tego, mi się należy więcej. Mi się należy coraz więcej. To jest to, o czym mówiły Ewangelie wczoraj, przedwczoraj, nie? To, co dzisiaj Ewangelia też pokazuje, nie? Jeśli nie umiesz dostrzegać tego, jak bardzo Cię Pan Bóg obdarowuje, naraz tracisz wszystko. Odchodzisz, jak tutaj jest, zgorzkniały. Odchodzisz zgorzkniały, niezadowolony z tego, co posiadasz, nie? Zazdrosny, bez relacji, samotny. Odchodzisz, odchodzisz, odchodzisz. Znaczy, ta Ewangelia pokazuje nam jedną rzecz. Nie dajcie sobie wmówić w to, że Bóg was obdarował niedostatecznie. Nie dajcie sobie wmówić kłamstwa. Nie dajcie się wciągnąć w takie myślenie, że macie wciąż za mało, nie? Ale chwalcie Boga w tym, co macie dziś, co otrzymujecie od Niego. Bo to, co macie, to jest to wszystko, co Pan Jezus wam daje, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. Oby tak było, na to z całego serca pragnę wam pobłogosławić. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.